Szanowni Państwo, przypomnę tylko, że podjęliśmy uchwałę w sprawie zdefiniowania, tak? A 4. Uchwalenia programu ochrony środowiska dla Kalisza miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022. To jest bardzo potrzebny artykuł od strony 20 do 120. Projekt programu ochrony środowiska dla Kalisza miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2022 został sporządzony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Przy jego konstruowaniu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i trybie określonych w ustawie. Projekt programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu programu zostały zaopiniowane przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Projekt programu uzyskał pozytywną opinię w formie uchwały nr 579/215 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 roku. Opinie i stanowiska organów uwzględniono przy konstruowaniu ostatecznej wersji dokumentu. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Zanim zwrócę się z pytaniem, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, chciałbym bardzo serdecznie przywitać na naszej sesji radnego sejmiku pana Jana Mosińskiego. Szanowni Państwo, to w kwestii podjęcia uchwały programu ochrony środowiska dla Kalisza chciałbym zabrać głos. Bardzo proszę, pan radny Kowalski. Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, zaproszeni goście. No więc chodzi o to środowisko, o rzekę Prosy. No może tutaj troszkę więcej powiem, ale trzeba o tym głośno powiedzieć, proszę Państwa. Ja z rzeką Prosną jestem związany, mieszkałem na ulicy Płaskiego. W tej chwili skończyłem 78 lat. Mając 2 lata już kąpałem się w rzece, gdzie z ulicy Kwiatowej była farbiarnia i z farbiarni różne kolory wody ciekły. Ale teraz konkretnie, proszę Państwa. Od 20 lat nie mogę się dowiedzieć, czy rzeka Prosna, na którą w całej Polsce i w naszym województwie wydano miliony złotych na ochronę środowiska, i nie mogę się dowiedzieć, czy rzeka Prosna spełnia 3. kategorię czystości rzeki. Nie wiem, czy to jest tajemnica wojskowa, czy to jest specjalna taka działalność, żeby w tej chwili w prasie podano, że na rzece Warcze w Poznaniu zostały otwarte na rzece 3 kąpieliska. A w Kaliszu co? Nic. Jeden znak zakazu jest, nie wolno się kąpać. I teraz prosiłbym bardzo, żeby sanepid, ewentualnie teraz nowy szef, co jest, żeby ewentualnie ogłosił, jaki stan wody jest Prosny. Bo ja uważam, że rzeka Prosna w tej chwili na pewno spełnia 3. kategorię. Nie spełniała w momencie, jak WSK podłączyło ścieki chemiczne. To wtedy kiedyś niechcący weszłem przed tym ściekiem, zaczęły mnie nogi szczypać. No więc automatycznie udałem się za kolejowy most, gdzie woda zawsze była czysta. Proszę Państwa, teraz tak. Bardzo dużo się mówi o rewitalizacji rzeki Prosny, udostępnienia dla mieszkańców, proszę Państwa. Kilkanaście lat temu był piękny plan, telewizja, wszystko było, więc to był ten plan opracowany za 17 milionów. Obiecywano nam, tak, na razie to nie będzie realizowane, ale za rok jest w pierwszej kolejności to będzie.
Nic się do tej pory nie zrobiło. I mam wielką pretensję do tej pani, która ten plan opracowała za 17 milionów, bo ja jej przekazałem taki skromny planik za 2 miliony złotych i uważam, że rewitalizację rzeki Prosty to trzeba przeprowadzać stopniowo. Jeden stopień zrobić, drugi, trzeci i pomalutku. Na początku tej nowej kadencji też ten plan dałem, mi przekazano nie do Komisji Sportu, tylko do inwestycji i w tej chwili o tym się nic nie mówi i na tej rzece Prośnie nic się nie robi. A proszę Państwa, no ja tutaj teraz bym przypuszczał, że na tej rzece Prośnie nie wolno się kąpać, bo chyba chcemy napędzić pieniędzy do akwaparku. No bo ci biedni ludzie na pewno nie pójdą do akwaparku, bo jakby tam poszła rodzina 4 osoby, no to tam 50 zł by było mało. I w tej chwili jest taka historia, że tak, na mojej przystani jest znak nie wolno się kąpać, a obok 20 metrów dalej dzieciaki się kąpią. No jak się ktoś utopi, no to będzie nieszczęście. No ja już tutaj więcej w tej chwili nie będę mówił. Prosiłbym bardzo, żeby tą prostą się zająć. Ten plan jeszcze po raz drugi tutaj zostawię. Nie będę go tu czytał, bo by za dużo to trwało, ale jest bardzo skromnie napisane i na pewno byśmy tą rzekę ożywili. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w odpowiedzi dla Pana Radnego Fiałkowskiego chciałem powiedzieć, że a propos badań, no rzeczywiście nam się może zdawać, że wygląda to tak, a nie inaczej. Ostatnio miały się odbyć na rzece Prośnie zawody dla triatlonistów. Niestety sanepid przedstawił badania wody i te zawody zostały przeniesione do Gołchowa. Także w odpowiedzi na Pana pytanie, ten stan wody nie pozwala na korzystanie z tego. To tyle, co odpowiednia służba, która to sprawdziła. No triatloniści to nie są ludzie mięcy, ale niestety stan wody i zanieczyszczenie pozwalały na odbycie zawodu. Druga sprawa co do Pana pytania, co do rewitalizacji. Wychodzi na to, że rewitalizacja zaczyna się od ludzi, tak jak Pan mówi, że rzeczywiście ostatnio zwracał Pan uwagę a propos klubu, Morka, które akurat nie jest tym, które ma zajmować się dawnym Endekiem, tylko chodzi tutaj Kaliszanie dookoła świata, to jest stowarzyszenie, także coś innego. I tak jak wspominałem Panu, będzie to zagospodarowanie, natomiast wymaga to, tak jak przedstawiałem, sprawy przekazania budynku, środowiska wodniackie będą się tam też chcą w to zaangażować. A pierwszym symptomem było tego to, że już dziś podczas ostatniego festiwalu smaków OSP, jak i właśnie przedstawiciele Stowarzyszenia Polacy dookoła świata dla mieszkańców zorganizowali taką atrakcję właśnie jak rejsy po Prośnie. Także zapewniam Pana, że powoli będzie się to wszystko działo. Co do projektu za te miliony oczywiście będzie to tak wyglądało, jak będzie miało możliwości miasto. Natomiast w temacie tym, jak Pan rzeczywiście mógł zauważyć, powoli zaczyna się coś dziać. Myślę, że te 20 lat wyczekiwania przez Pana, prędzej czy później będzie Pan miło zaskoczony, że coś się na rzece dzieje. Dziękuję Panu prezydentowi. Czy Pan Maciej Kościołowy żywe? Gdzie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do podjęcia uchwały. Bardzo proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa jest za? 23. 23 głosów za, więc nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. A 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 5. Poboru w drodze inkasa podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych. To są strony 125-129. Niniejszą uchwałą określono inkasentów dokonujących poboru podatku rolnego oraz podatku rolnego, leśnego od nieruchomości pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego.
Wywołanie uchwały jest konieczne w związku z wyborem nowych sołtysów na terenie sołectwa Sulisławice i Dobrze. Jednocześnie określono wynagrodzenie prowizyjne z tytułu inkasa na poziomie roku 2008. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rozwoju, Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie uchwały. Kto jest za? Jest 23. 23. 3 osoby za, nie ma głosów przeciwnych, nie ma głosów wstrzymujących. Dziękuję. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do art. 6. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2014 rok. Strony 130-131. Podjęcie uchwały jest niezbędne, bowiem na podstawie artykułu 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada powinna rozpatrzyć oraz zatwierdzić sprawozdanie finansowe miasta Kalisza za rok poprzedzający rok budżetowy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy. Sprawozdania, o których mowa, pozytywnie zatwierdziły wszystkie komisje rady: Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kaliszy. Szanowni Państwo, w tym momencie proszę przewodniczących o zaproponowanej przeze mnie kolejności o przedstawienie stanowisk poszczególnych komisji. Zaczynamy od Komisji Edukacji. Pan Przewodniczący Adam Koszara. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Kalisza, to będą 4 opinie. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wysłuchaniu informacji przedstawionych przez radnika miasta, naczelników Wydziału Urzędu Miejskiego, dyrektora Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury, pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdanie w części merytorycznych wynikających z zakresu działalności komisji. Kolejna opinia. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok oraz wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez dyrektorów i kierowników tych instytucji pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdanie. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku po szczegółowym omówieniu informacji o stanie mienia Kalisza, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną informację. I ostatnia opinia. Komisja na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2015 roku po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt. Dziękuję. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Zapraszam Panią Przewodniczącą Magdalenę Stychalską. Szanowni Państwo, opinia nr 0012.3.41.2015. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wysłuchaniu informacji pani Ireny Sawickiej, skarbnika miasta, na temat wykonania dochodów i wydatków, pana Wieńczysława Prokopa, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, na temat wydatków realizowanych przez jednostkę, pana Andrzeja Harasia, zastępcy komendanta Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, na temat działu 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji. Pana Dariusza Chybsia, komendanta Straży Miejskiej Kalisza, na temat działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 z Straż Gminna Miejska. Pana Rafała Zakrzewskiego, reprezentującego Wydział Administracyjno-Gospodarczy, na temat dochodów i wydatków dotyczących zadań realizowanych przez Wydział. Pana Włodzimierza Karamana, zastępcy Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, na temat działu 750 Administracja Publiczna, rozdział 75045. Kwalifikacja Wojskowa oraz dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. Pani Katarzyny Wawrzyniak, Naczelnika Kancelarii Rady Miejskiej, na temat działu 750 Administracja Publiczna, rozdział 75022 Rady Gminy Miasta i Miasta na Prawach Powiatu, a także wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze miasta w ramach ich zadań statutowych. Pani Barbary Gmerek, Naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem, na dochodów i wydatków w swoim wydziale. Pozytywnie opiniuję wyżej wymienione sprawozdanie w części merytorycznej wynikającej z zakresu działania komisji. Opinia numer 0012.3.42.2015. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na Prawach Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz wysłuchaniu informacji pana Michała Pilasa, kierownika referatu nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarowania Mieniem, pozytywnie opiniuję wyżej wymienioną informację. Opinia numer 0012.3.69.2015. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2015 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Poproszę pana przewodniczącego Piotra Wisowskiego. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Opinia numer 0012.6.30.2015. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez skarbnika miasta, naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz dyrektorów i kierowników jednostek pomocy podległych miastu pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdanie w działach i rozdziałach merytorycznych wynikających z działania komisji. Opinia numer 0012.6.31.2015. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na Prawach Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną informację. Opinia numer 0012.6.51.2015. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 24 czerwca 2015 roku po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymienione projekty uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę Szanowny panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowni państwo radni, szanowni goście. Jeżeli państwo pozwolicie, odczytam opinię Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz po wysłuchaniu dodatkowych informacji przedstawionych przez skarbnika miasta oraz naczelników Wydziału Urzędu Miejskiego, a także dyrektorów jednostek podległych miastu pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdanie w działach i rozdziałach
merytorycznie wynikających z działania działalności komisji. Kolejna opinia Komisji Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie informacji o stanie mienia Kalisza, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną informację. Kolejna opinia Komisji Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku po szczegółowym omówieniu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Bardzo proszę pana przewodniczącego Romana Piotrowskiego. Opinia numer 0012-7-22-215. Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wysłuchania informacji pani Ireny Sawickiej, skarbnika miasta Kalisza na temat realizacji ogółu dochodów i wydatków budżetowych, pani Marzyny Wojterskiej, pełniącej obowiązki dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na temat dochodów i wydatków ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zaległości czynszowych lokatorów oraz pani Darii Kozanowskiej, kierownika Biura Cmentarza Komunalnego na temat dochodów i wydatków tej jednostki, pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok w części merytorycznej wynikającej z działalności komisji. Opinia numer 0012-7-23-2015 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie informacji o stanie mienia Kalisza miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz wysłuchaniu informacji pana Michała Pilasa, kierownika referatu nadzoru właścicielskiego w Wydziale Gospodarowania Niemień, pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną opinię. I ostatnia opinia. Opinia numer 0012-7-35-2015 Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Poproszę przewodniczącą Kandę Majewską. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado, szanowni państwo. Opinia numer 0012.2.42.2015 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku po szczegółowym omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wysłuchaniu informacji pani Ireny Sawickiej, skarbnika miasta Kalisza na temat realizacji ogółu dochodów i wydatków budżetowych oraz pana Mirosława Przybyły, dyrektora Środka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok w części merytorycznej wynikającej z działalności komisji. Opinia numer 0012.2.43.2015 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymienione sprawozdanie. Opinia numer 0012.2.44.2015 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie informacji o stanie mienia Kalisza, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku pozytywnie opiniuje wyżej wymienioną informację.
Opinia numer 0012.2.60.2015 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Kalisza. Komisja na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. A jest. Szanowni Państwo, poproszę teraz Pana Martina Zdubę, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w zakresie sprawozdania finansowego miasta Kalisza za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i informacją o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Bardzo proszę. Panowie Prezydenci, Pani Prezydent, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Opinia numer 0012.1.58.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok oraz wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Finansowego pozytywnie opiniuje wyżej wspomniane sprawozdanie. Opinia numer 0012.1.59.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2014 roku po szczegółowej analizie sprawozdania o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014 oraz wysłuchaniu informacji Naczelnika Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki na temat realizacji podstawowych wielkości budżetowych samorządowych instytucji kultury pozytywnie opiniuje wyżej wspomniane sprawozdanie. Opinia numer 0012.1.61.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2015 roku po szczegółowej analizie informacji o stanie mienia Kalisza Miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz wysłuchaniu wyjaśnień kierownika referatu nadzoru właścicielskiego Wydziału Gospodarowania Mieniem pozytywnie opiniuje wyżej wspomnianą informację. Opinia numer 0012.1.90.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Kalisza za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok pozytywnie opiniuje wyżej wspomniany projekt. I opinia numer 0012.91.2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2015 roku wypracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Kalisza za 2014 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła własne czynności kontrolne. W wyniku analizy tych dokumentów, jak również w oparciu o wyniki kontroli, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza stwierdza, co następuje. Odnosząc się do całościowej realizacji budżetu, zespół kontrolny zauważa, że budżet Kalisza zamknął się deficytem w wysokości 13 158 540 zł 36 groszy. W 2014 roku plan dochodów na koncie na koniec roku zwiększył się o kwotę 10 606 278 zł 79 groszy. To jest o 2,3%. Dochody budżetu wykonano w kwocie 455 364 964 zł 55 groszy, to jest 98% planu. W tym dochody bieżące 100,3% i dochody majątkowe 74,3%.
Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest skutkiem nieotrzymania środków na realizację zadań drogowych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Wydatki budżetu nie zostały zrealizowane w całości. Plan wykonania po korektach w ciągu roku ukształtował się na poziomie 497 372 367,95 zł. 95 groszy. Jego faktyczne wykonanie wynosiło 94,2%, czyli 468 523 504,91 zł. 91. Nie zrealizowano więc wydatków na łączną kwotę 28 848 863,04 zł. 4 groszy. Taki obraz poczynienia oszczędności na wydatkach jest jednak nieco złudny, gdyż w trakcie roku budżetowego wielokrotnie korygowano rozmaite pozycje wydatkowe budżetu miasta, które powodowały nieustanne podnoszenie całkowitej puli wydatków. W wersji pierwotnej planu budżetu poziom wydatków został zaplanowany jako 472 810 871 zł i 72 groszy. W stosunku do tej wielkości faktyczny poziom wydatków jest więc większy od planów początkowych aż o 24,6 milionów złotych. W grupie wydatków, w przeciwieństwie do dochodów, jest kilka działów budżetowych, gdzie przyrost wydatków w stosunku do planu, zarówno tego pierwotnego, jak i końcowego, jest bardzo widoczny. Przykładem takiego działu jest dział 852, opieka społeczna, prawie 3,9 miliona złotych więcej. Analiza wydatków w dziale 852, które urosły tak drastycznie, wskazuje, że realizacja zadań została dofinansowana przez wojewodę wielkopolskiego w formie dotacji celowych. Zespół kontrolny przeprowadził następujące kontrole cząstkowe. Kontrola dotycząca wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok, wydatków z tytułu udzielenia z budżetu miasta dotacji za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015. Kontrolę przeprowadzono poprzez sprawdzenie jednego wybranego zadania, dla którego przekazano dotację z budżetu miasta Kalisza. Do skontrolowania wybrano zadanie publiczne pod nazwą MZBM, dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, dotacja na remonty pustostanów. Przeprowadzono wywiad z naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych panem Tomaszem Rogozińskim. W celu wykonania kontroli przeprowadzono badanie realizacji planu dotacji udzielonych z budżetu miasta Kalisza dla wszystkich działań w roku 2014. W toku tego badania ustalono, że w budżecie przewidziano na ten cel łącznie 9 405 410 zł 32 grosze. Natomiast wykonanie wynosiło 9 228 206 zł 67 groszy, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98%. Ustalono, że pozycje o największym wpływie ze względu na wartość dotacji zostały wykonane z dużą dokładnością. W następnym kroku zespół kontrolny zapoznał się z zasadami udzielenia dotacji na przykładzie konkretnego, wyznaczonego wyżej zadania. W tym celu naczelnik pan Tomasz Rogoziński przedstawił podstawy prawne zarówno z poziomu ustawowego, jak i aktów prawa miejscowego. Zespół kontrolny prześledził dalsze kroki procedury udzielenia dotacji, zarówno oględziny umowy podpisanej z wykonawcą, jak i dyspozycje uruchomienia środków. Wszystkie te czynności okazały się prawidłowe, zgodne z celowością realizacji badanego zadania publicznego. Zespół zauważa, że kwota dotacji na to zadanie wynosiła 1,5 miliona złotych, a kwota rozliczenia wynosiła 1 498 009 zł i 37 groszy. Podmiot otrzymujący dotację rozliczył się prawidłowo i kwotę różnicy, to jest 1990 zł 63 grosze, zwrócił. W ostatnim kroku zespół kontrolny zapoznał się z dokumentami weryfikującymi poprawność wydatkowania środków na badanie zadanie publiczne, to jest sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania publicznego. Dokument wykazał, iż wydatkowanie środków z dotacji jest prawidłowe, celowe i zgodne z planem. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Reasumując, po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji w badanym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i należy przyjąć, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. Kontrola dotycząca wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok. Wydatków inwestycyjnych na zadanie pod nazwą Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej 188. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015. Kontrolę przeprowadzono poprzez sprawdzenie zgodności danych dotyczących tego zadania ujętych w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok z księgami rachunkowymi, to jest kątem 080 analitycznym i ewidencją wydatków wprowadzoną w Wydziale Rozbudowy Miasta i Inwestycji dla sprawdzonego zadania inwestycyjnego. Sprawdzenie dowodów księgowych dokumentujących poniesione koszty inwestycyjne w porównaniu z umowami cywilnoprawnymi, których przedmiotem była modernizacja pomieszczeń
w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej 188. Ustaleń dokonano na podstawie następujących dokumentów. Sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014, tabela 3, pozycja 28, strona 66 oraz część opisowa, strona 235, pozycja 28, realizacja wydatków, planu wydatków majątkowych. Wydruk z konta analitycznego 080, karta zadania za okres 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, dotycząca modernizacji pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej 188. Informacją Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji dotyczącą poniesionych nakładów i wydatków inwestycyjnych na tym zadaniu inwestycyjnym. Dowodów księgowych faktur umów cywilnoprawnych. W toku kontroli ustalono. Zadanie ujęto w planie wydatków majątkowych na rok 2014 w kwocie 100 tysięcy. W związku z zakończeniem zadania wprowadzono korektę planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 30 września 2014 roku. Dla przedmiotowego zadania zmniejszono plan do kwoty 79 261 zł. Plan zrealizowano w 100%. Realizacja zadania współfinansowana była ze środków Funduszu Dopłat na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego numer BS13-01704 w dniu 13 sierpnia 2013. Zgodnie z wyżej wspomnianą umową finansowe wsparcie przeznaczone było na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wrocławskiej 188 w Kaliszu, w wyniku którego powstały dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni 70,47 m2. Realizację zadania rozpoczęto w dniu 4 czerwca 2014, a zakończono 12 sierpnia 2014 roku. W dniu 5 września 2014, zgodnie z umową o udzielenie finansowego wsparcia, inwestor miasto Kalisz przekazało do BGK w Warszawie rozliczenie finansowe dofinansowania wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami. Pismem z dnia 18 września 2014 Bank Gospodarstwa Krajowego potwierdził prawidłowość przedstawionego rozliczenia oraz dokonał wypłaty finansowego wsparcia w kwocie 31 704,04 zł. Nakłady poniesione na to zadanie udokumentowane są fakturami, sprawdzono 100% faktur. Poniesione nakłady inwestycyjne wynikają z zawartych umów cywilnoprawnych. W badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Reasumując, po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji w badanym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i należy przyjąć, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. Kontrola dotycząca wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok. Wydatki bieżące w okresie 1 października 2014 do 30 listopada 2014 dokonane przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015. Kontrolę przeprowadzono poprzez sprawdzenie dowodów księgowych pod względem ich zgodności, celowości i poprawności prowadzenia rozliczeń wydatków bieżących z porównaniem ich z dokumentami źródłowymi, to jest faktury i rachunki udostępnionymi przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Ze względu na obszerność danych źródłowych przyjęto, że przedmiotem badania będzie próbka danych obejmujących wycinek czasowy okres październik-listopad 2014. Dowody księgowe sprawdzono w poniższym zakresie. Czy dowody księgowe zawierają adnotacje, podpisy, dekretacje na dowód dokonania kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej oraz czy zawierają zatwierdzenie przez osoby uprawnione? Czy wydatków dokonywano zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, zasada legalności? Czy zatwierdzenie operacji finansowych dokonywane było przez kierownika jednostki lub upoważnione przez niego osoby? Czy na dowodach księgowych, faktury, rachunki znajdują się adnotacje dotyczące zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych? Czy podstawa prawna zamówień publicznych przywołana w opisach dowodów księgowych jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa? Czy na dowodach księgowych jest opis, w jakim celu zakupiono, wykonano usługę oraz czy koszt wydatek jest zgodny z zapisami tej umowy? Czy zobowiązania były regulowane terminowo? Czy dokonywano wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia? W toku kontroli ustalono, że wydatki w badanym zakresie były realizowane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Sposób umożliwiający terminową realizację zadań w taki sposób, aby nie dopuścić do powstania konieczności zapłaty kar, opłat i odsetek. Powyższych ustaleń dokonano na podstawie następujących dokumentów źródłowych. Faktury, rachunki dotyczące wydatków bieżących za okres październik i listopad 2014, sprawozdanie RB28S i ERB28NW za miesiące październik i listopad 2014,
Karta wydatków za miesiące październik i listopad 2014 w zakresie wydatków bieżących w opłacie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Sprawozdanie roczne RB28S. Wydruki i księga główna dokumentów za okres od października 2014 do listopada 2014. Wydatki bieżące poniesione w miesiącu październiku i listopadzie 2014 roku są udokumentowane fakturami i rachunkami. Sprawdzono w 100% wszystkie faktury i rachunki za ten okres. Wszelkie wydatki spełniają kryteria, jakie założono przed badaniem. Reasumując, po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji w badanym zakresie nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i należy przyjąć, że realizacja budżetu przebiegła prawidłowo. Kontrola sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015. W celu sprawdzenia poprawności kwot wykazanych w pozycji środki pieniężne i zobowiązania finansowe w sprawozdaniu finansowym, to jest w bilansie z wykonania budżetu miasta Kalisza sporządzonym na 31 grudnia 2014 roku, dokonano następujących czynności kontrolnych i ustaleń. Zakres kontroli. Szczegółową kontrolę objęte zostały pozycje: aktywa środki pieniężne, pasywa zobowiązania finansowe, pasywa wynik wykonania budżetu, pasywa skumulowany wynik budżetu ujęte w bilansie z wykonania budżetu miasta Kalisza sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku. Ustalenia kontrolujących. Bilans. Środki pieniężne. Nie stwierdzono prawidłowe przeniesienie stanu sald środków pieniężnych na początek roku 2014 w księgach rachunkowych. W bilansie otwarcia poprawnie zostały wykazane aktywa w grupie pierwszej, środki pieniężne zgodnie z księgami rachunkowymi, konto 133, 135, 139 w wysokości 34 261 142 zł, z czego środki pieniężne budżetu, konto syntetyczne 133, 17 555 499 złoty 99 groszy. Środki pieniężne na niewygasające wydatki, konto syntetyczne 135, 16 703 728 złoty 21 groszy. Pozostałe środki pieniężne, konto syntetyczne 139, 2513 złoty 80 groszy. Stan na koniec 2014 roku wyniósł 25 434 615 złoty 66 groszy. Z czego środki pieniężne budżetu, konto syntetyczne 133, 23 022 681 zł i 6 groszy. Środki pieniężne na niewygasające wydatki, konto syntetyczne 135, 2 411 753 zł 60 groszy. Pozostałe środki pieniężne, konto syntetyczne 139, kwocie 181 zł. Dokonano porównania powyższych danych z dowodami źródłowymi, to jest wyciągami bankowymi na dzień 31 grudnia 2014 roku, z księgami analitycznymi, zestawienie obrotów i sald według planu kont za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014, potwierdzeniami sald wystawionymi przez bank na dzień 31 grudnia 2014 roku. Powyższe dane zostały również porównane zostały również z protokołem z inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014. Stwierdzono, iż protokół z inwentaryzacji z pozycji środki pieniężne potwierdza zgodność danych wykazanych w bilansie. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z artykułem 26 ustawy o rachunkowości. Wartości zamieszczone w bilansie z wykonania budżetu miasta Kalisza sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku w pozycji aktywa środki pieniężne są zgodne z ewidencją księgową oraz kwotami wynikającymi z dokumentów źródłowych. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych miastu Kalisz sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku. Suma aktywów i pasywów wynosiła 1 120 357 083 zł i 50 groszy, w tym aktywa trwałe 1 077 271 008 zł i 69 groszy. Aktywa obrotowe, zapasy, należności krótkoterminowe, krótkoterminowe aktywa finansowe, rozliczenia międzyokresowe 43 086 704 zł i 81 groszy. Fundusze jednostek wynosiły łącznie 1 062 590 289 zł i 37 groszy. Natomiast zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe wynosiły 57 766 794 zł i 13 groszy, na co składają się
zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach w wysokości 42 784 267,60 zł, rozliczenia międzyokresowe w wysokości 10 203 229 zł i 8 groszy oraz fundusze specjalne w wysokości 4 779 297 groszy 45 groszy. Łączny bilans obejmuje wszystkie placówki oświatowe i jednostki pomocy społecznej, pozostałe jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe. Łączny rachunek zysków i strat obejmujących dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 80 748 285,86 zł. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej wynosiły 475 258 707,05 zł, w tym przychody z tytułu dochodów budżetowych stanowiły kwotę 433 956 702,14 zł. Przychody netto ze sprzedaży produktów stanowią kwotę 35 358 721,62 zł. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej stanowią kwotę 5 919 270,91 zł. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły kwotę 97 024,90 zł. Zmiana stanu produktów stanowiła kwotę 73 012,52 zł. Koszty działalności operacyjnej w kwocie 404 064 922,24 zł. Na które składają się koszty według rodzajów, to jest amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia i pochodne oraz pozostałe koszty rodzajowe. Pozostałe koszty operacyjne stanowią kwotę 4 857 434,11 zł, a koszty finansowe w kwocie 4 964 161,49 zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowią kwotę 16 847 577,09 zł. Natomiast przychody finansowe w kwocie 3 158 049,53 zł. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi kwotę 39 673,02 zł. A obciążeń dodatkowych, czyli podatek dochodowy w kwocie 661 417 zł oraz pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku oraz nadwyżki środków obrotowych w kwocie 7 785 zł 99 groszy. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawienia zmian funduszów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 i zwiększenia funduszy wynosiły 873 505 924,41 zł, a zmniejszenia 805 336 846,64 zł. Fundusze jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 równa się 1 062 590 289,37 zł. Zobowiązania. Stwierdzono prawidłowe przeniesienie stanu sald kont zobowiązań w księgach rachunkowych 2014 roku, to jest w bilansie otwarcia w wysokości 162 288 973,97 zł, z czego zobowiązania długoterminowe 161 891 666,67 zł. Zobowiązania wobec budżetu 395 347,30 zł. Pozostałe zobowiązania 1960 zł. W zobowiązaniach po stronie pasywów dokonano prawidłowego wykazania sald w pozycji stan na początek roku. Wartości zobowiązań na koniec roku 2014 wynosiła 181 364 290 zł 84 grosze, z czego zobowiązania krótkoterminowe 19 068 053 zł i 6 groszy. Zobowiązania długoterminowe 161 702 103 zł i 11 groszy. Zobowiązania wobec budżetów 594 134 zł 67 groszy. Do sprawdzenia poprawności wysokości kwot zawartych w bilansie użyto następujących dokumentów źródłowych. Potwierdzenia saldy rachunków bankowych na dzień 31 grudnia 2014 roku.
zestawienia obrotów i saldo według poziomów za okres 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 konta 134, 260 i 224 dotyczące środków ujmowanych po stronie pasywu 240. Powyższe wartości odniesiono również do protokołów z inwentaryzacji środków pieniężnych na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, stwierdzając jednocześnie prawidłowe zinwentaryzowanie zobowiązań, jak i prawidłowe zapisy w bilansie po stronie zobowiązań. Mam nadzieję, że to... Wynik wykonania budżetu. W bilansie otwarcia poprawnie zostały wykazane pasywa w grupie drugiej, to jest aktywa netto budżetu. W pozycji pasywa wynik wykonania budżetu w wysokości 25 916 785 zł i 78 groszy. Stan na początek roku, z czego całą kwotę to jest 25 916 785 zł i 78 groszy stanowiła nadwyżka z 2013 roku. Stan na koniec roku w pozycji drugiej pasywa wynik wykonania budżetu wyniósł 13 158 540 zł 36 groszy, z czego deficyt budżetu 10 746 786 zł 76 groszy. Niewykonane wydatki na kwotę 2 411 753 zł 60 groszy. Jednocześnie założono rezerwę na wydatki niewygasające w wysokości odpowiadającej niewykonanym wydatkom. To jest 2 411 753 zł 60 groszy. Skumulowany wynik budżetu. W bilansie otwarcia poprawnie zostały wykazane pasywa w grupie drugiej. Pozycja skumulowany wynik budżetu. Na początek roku w wysokości 173 475 755 zł i 98 groszy. Na koniec roku w wysokości 147 560 731 zł i 4 grosze. Saldo ujemne skumulowanego w wyniku budżetu na koniec 2014 roku zmalało w porównaniu ze stanem na początek roku o kwotę 25 918 024 zł 94 grosze. Przyczyną powyższego jest nadwyżka, która wystąpiła na koniec roku 2013 kwoty 42 619 913 zł 99 groszy. Niewykonane wydatki 16 703 128 złotych 21 groszy. Różnice kursowe i rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1760 złotych 84 groszy. Kontrola realizacji w 2014 roku dochodów budżetu miasta Kalisza na prawach powiatu. Kontrole przeprowadzono na podstawie następujących dokumentów. RB27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok. RB-NDS. Sprawozdanie o nadwyżce deficycie za 2014 rok i realizacji dochodów za 2014 rok. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015 roku. Ustalenia kontrolujące. Dochody ogółem zaplanowane na kwotę 464 456 502 zł i 50 groszy, które zostały wykonane w kwocie 455 364 964 złote 55 groszy, co stanowi 98,04% założonego planu, z czego dochody bieżące zaplanowano na kwotę 424 787 718 zł 87 groszy przy wykonaniu 425 902 778 zł 50 groszy. Dochody majątkowe zaplanowane na kwotę 39 668 783 zł 63 grosze przy wykonaniu 29 462 186 zł i 5 groszy. Przedmiotem kontroli była realizacja w 2014 roku dochodów budżetu miasta, budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu. Szczegółowej kontroli poddano dochody z tytułu podatku od środków transportowych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podatek od środków transportowych.
kwestii dotyczącej podatku od środków transportowych na podstawie danych z ksiąg rachunkowych przekazanych przez Wydział Finansowy, plan i wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych, sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok nie stwierdzono nieprawidłowości. Z założonego planu po zmianach w wysokości 4,5 miliona wykonano 5 126 693,87 zł, co stanowi 113,93% planu założonego na 2014 rok, z czego podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie 1 264 395,60 zł przy założonym planie w kwocie 1,5 miliona zł, co stanowi 84,29% założonego planu. Podatek od środków transportowych od osób prawnych wykonano w kwocie 3 862 298,27 zł przy założonym planie 3 miliony zł, co stanowi 128,74% założonego planu. Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1 066 920,11 zł, z czego zaległości na kwotę 1 050 927,43 zł objęto upomnieniami, zaległości na kwotę 802 557,65 zł objęto tytułami wykonawczymi, zaległości na kwotę 741 988,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Zaległości nieścigalne, lub których ścigalność jest zagrożona, wynoszą 27 851,72 zł. Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wynosiła 36 986,94 zł. Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 3 719 970,92 zł. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie danych z ksiąg rachunkowych kontrola wykazała, że plan i wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok jest prawidłowe. Na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 974 540 zł. Opłata została wykonana w kwocie 12 930 387,14 zł, co stanowi 99,66% założonego planu. Zaległości w omawianej opłacie wynoszą 158 283,60 zł, z czego zaległości na kwotę 120 798,56 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 33 875 zł 78 groszy opięto tytułami wykonawczymi. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości na tej opłacie wynosiła 2690 zł. Natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczeń i rozłożenia na raty wynosiła 291 zł. Kontrola zobowiązań zaciągniętych przez prezydenta miasta Kalisza w 2014 roku. Terminowość spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami. Kontrola wysokości udzielonych przez prezydenta miasta poręczy. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015 roku. Kontrolą objęto następujące zagadnienia. Kontrola wysokości zaciągniętych zobowiązań, pożyczek i wyemitowanych obligacji przez prezydenta miasta Kalisza w 2014 roku celem porównania jej z upoważnieniem udzielonym przez organ stanowiący. Kontrola terminowości spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wraz z odsetkami. Kontrola wysokości udzielonych przez prezydenta miasta Kalisza poręczeń. Kontrola zobowiązań samodzielnie zaciąganych przez prezydenta miasta Kalisza na wydatki bieżące. Kontrola spełnienia tzw. złotej reguły wynikającej z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Opis stanu faktycznego. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych. Zgodnie z paragrafem 18 uchwały budżetowej na 2014 rok upoważnienie dla prezydenta miasta Kalisza do zaciągania pożyczek długoterminowych oraz emisji papierów wartościowych wynosiło 42 879 596,72 zł. W 2014 roku zaciągnięto następujące zobowiązania długoterminowe.
obligacje komunalne w kwocie 40 milionów złotych na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pod nazwą budowa kanalizacji sanitarnej w sołeckiej Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu 2 879 596 zł 72 grosze druga transza. Łączna kwota wyżej wspomnianych zobowiązań to 42 879 596 zł 72 grosze. Terminowość spłat rat sprawdzono na podstawie dyspozycji dotyczącej spłat poszczególnych rat, które w 2014 roku są przekazywane ze stanowiska do spraw monitorowania i obsługi zadłużenia oraz zarządzania długiem Biura Budżetu i Analiz do Referatu Rachunkowości Dochodów Wydziału Finansowego oraz na podstawie wydruków z ewidencji księgowej konta 134 kredyty i 260 pożyczki obligacji i wyciągów bankowych. Z ewidencji księgowej dotyczącej spłat rat kredytów i rozchodów wynika, że w 2014 roku dokonano spłat w łącznej wysokości 23 918 948 zł 71 groszy, w tym wykup obligacji na 4,5 miliona złotych. Terminowość spłat odsetek sprawdzono na podstawie wydruków z ewidencji księgowej wydatki budżetowe dział 757 rozdział 75702 paragraf 8110. Łączna kwota spłaconych odsetek w 2014 roku wynosiła 4 704 430 zł i 23 grosze. Zarówno w przypadku spłat rat, jak i odsetek nie stwierdzono przekroczenia terminów wynikających z zawartych umów. Wszystkie płatności dokonane zostały terminowe. W 2014 roku prezydent miasta Kalisza nie udzielił poręczeń. W ramach kontroli ustalono, iż prezydent miasta Kalisza zaciągnął w 2014 roku w ramach wydatków bieżących 38 zobowiązań na łączną kwotę 67 696 498 zł. Zgodnie z paragrafem 20 uchwały budżetowej na 2014 rok upoważnienie dla prezydenta miasta Kalisza do samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące wynosiło 75 milionów zł. Kontrola spełnienia tzw. złotej reguły wynikającej z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Artykuł 242 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z ubiegłych i wolne środki. W 2014 roku spełniona została reguła z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych, co ilustruje tabela, którą Państwo otrzymaliście, ją tutaj przeczytam. Dochody bieżące. Plan na 31 grudnia 2014 424 787 718 zł 87 groszy, a wykonanie 425 902 778 zł 50 groszy. Wydatki bieżące. Plan na 31 grudnia 2014 roku 406 518 228 zł 65 groszy, a wykonanie 392 790 058 zł 30 groszy. Spełnienie reguły z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Plan na 31 grudnia 2014 roku 18 269 490 zł 22 grosze, a wykonanie 33 212 720 zł i 20 groszy. W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujących dokonał następujących ustaleń. Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych przez prezydenta miasta Kalisza w 2014 roku nie przekroczyła kwoty upoważnienia udzielonych przez Radę Miasta Kalisza zgodnie z paragrafem 18 uchwały budżetowej na 2014 rok. Zarówno w przypadku spłat rat, jak i odsetek nie stwierdzono przekroczenia terminów wynikających z zawartych umów. Wszystkie płatności dokonane zostały terminowo. Prezydent miasta Kalisza nie udzielił poręczeń w 2014 roku. Prezydent miasta Kalisza nie przekroczył swoich uprawnień w zakresie samodzielnego zaciągania zobowiązań na wydatki bieżące. W 2014 roku spełniona została złota reguła wynikająca z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Kwota wydatków bieżących wykonanych w 2014 roku jest mniejsza niż kwota wydatków bieżących wykonanych w 2014 roku. Kontrola zgodności danych zawartych w informacji o stanie mienia Kalisza miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014. Okres przeprowadzenia kontroli maj 2015.
w zakresie informacji o stanie mienia Kalisza, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 przeprowadzono kontrolę w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ulica Główny Rynek 20 w Kaliszu, w zakresie zgodności danych zawartych w informacji o stanie mienia Kalisza, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Naczelnikiem Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Kaliszu jest pani Barbara Gmerek, a zastępcą naczelnika wydziału jest pan Hieronim Tomczyk. Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone komisji przez Radę Miejską Kalisza w planie pracy komisji przyjętym uchwałą nr 6 na 36/2015 Rady Miejskiej Kalisza dnia 29 stycznia 2015 roku z późniejszymi zmianami. Kontrola przeprowadzona została w okresie od 14 maja 2015 do 20 maja 2015 roku. Kontrolą objęto zgodność danych zawartych w informacji o stanie mienia Kalisza, miasta na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku w zakresie rozdziału 3 mienie w układzie podmiotowym, rozdziału 5 mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, rozdziału 6 dochody z mienia uzyskane w okresie 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 oraz załącznika nr 1 pod nazwą mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne z danymi zawartymi w bilansach i zestawieniach obrotów salt i jednostek organizacyjnych miasta Kalisza oraz materiałami źródłowymi sporządzonymi przez jednostki na potrzeby opracowania informacji o stanie mienia. Opis stanu faktycznego. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych i ustaleń. Komisja rewizyjna przeanalizowała zawartość informacji o stanie mienia pod względem zakresu informacji określonego w artykule 267 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Komisja rewizyjna poddała wyrywkowej kontroli zgodność danych zawartych w informacji o stanie mienia. Dokonano porównania informacji zawartych w dokumencie informacja o stanie mienia Kalisza, miasto na prawach powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawionej Radzie Miejskiej Kalisza przez Prezydenta Miasta Kalisza zarządzeniem nr 120 na 2015 z dnia 31 marca 2015 roku, to jest danych zawartych w części 3 mienie w układzie podmiotowym, części 5 mienie powierzone jednostkom organizacyjnym, załącznika nr 1 pod nazwą mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne. Z danymi wynikającymi z zestawu materiałów niezbędnych do opracowania informacji o stanie mienia przekazanych do Wydziału Gospodarowania Mieniem przez Straż Miejską Kalisza, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu. Ustalono, że dane ujęte w załączniku nr 1 pod nazwą mienie komunalne użytkowane przez poszczególne jednostki organizacyjne w zakresie rzeczowego, majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego i majątku obratowego są zgodne z danymi przekazanymi przez wymienione jednostki i wynoszą. Przy Straży Miejskiej rzeczowy majątek trwały wynosi 831 620 zł, brak pozostałego majątku trwałego. Majątek obrotowy wynosi 97 900 zł, razem to daje 929 520 zł. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych rzeczowy majątek trwały 68 774 959 zł, brak pozostałego majątku trwałego, a majątek obrotowy w wysokości 3 835 682 zł, co daje razem 72 610 641 zł. OSIR, rzeczowy majątek trwały 43 837 593 zł, brak pozostałego majątku trwałego, a majątek obrotowy wynosi 786 080 zł, co daje razem 44 623 673 zł. Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia, rzeczowy majątek trwały 5 452 446 zł, brak pozostałego majątku trwałego, a majątek obrotowy 484 456 zł, co daje razem 5 936 902 zł. Razem w tych czterech jednostkach rzeczowy majątek trwały wynosi 118 896 618 zł. Brak pozostałych majątków trwałych, a majątek obrotowy wynosi 5 204 118 zł, co razem daje 124 100 736 zł. Wartość rzeczowego majątku trwałego ustalono na podstawie danych przekazanych z jednostek. Z
Straż Miejska Kalisza, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu odpowiada wartość rzeczowego majątku trwałego ujętego w części trzeciej w tabeli nr 1 struktura majątku ogółem oraz tabeli nr 2 struktura rzeczowego majątku trwałego w punktach dotyczących tych jednostek. Wartość pozostałego majątku trwałego ustalona na podstawie danych przekazanych z jednostek Straż Miejska Kalisza, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu odpowiada wartości pozostałego majątku trwałego ujętego w części trzeciej w tabeli nr 1 struktura majątku ogółem oraz tabeli nr 3 struktura pozostałego majątku trwałego w punktach dotyczących tych jednostek. Wartość majątku obrotowego ustalona na podstawie danych przekazanych z jednostek Straż Miejska Kalisza, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu odpowiada wartości majątku obrotowego ujętego w części trzeciej w tabeli nr 1 struktura majątku ogółem oraz tabeli nr 4 struktura majątku obrotowego w punktach dotyczących tych jednostek. Ponadto porównano dane dotyczące wielkości rzeczowego majątku trwałego Straży Miejskiej Kalisza, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, ujętego w powyższych tabelach z danymi wynikającymi z dokumentów pod nazwą Bilans Jednostki Budżetowej i Samorządowego Zakładu Budżetowego sporządzonych przez te jednostki na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz zestawień obrotów i sald kont dołączonych do złożonych bilansów tych jednostek. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie aktywa pozycja druga stan na koniec roku 831 620,98 zł. Rzeczowy majątek trwały wykazany w informacji o stanie mienia 831 620 zł. Saldo konta środki trwałe i umorzenie środków trwałych oraz środki trwałe w budowie inwestycje wynikające z zestawienia sald kont ujętych w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku. Saldo winien konta 011 983 991,86 zł. Saldo ma konta 071 umorzono WNIP 1 152 370,88 zł. Stan rzeczowych aktywów trwałych 831 620 zł 98 groszy. Jeżeli chodzi o MZBM, rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie aktywa pozycja druga na koniec roku 2014 roku 68 774 959 zł i 5 groszy. Jeżeli chodzi o rzeczowy majątek trwały wykazany w informacji o stanie mienia 68 774 959 zł. Saldo konta środki trwałe i umorzenie środków trwałych oraz środki trwałe w budowie inwestycje wynikające z zestawienia sald kont ujętych w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku. Bardzo dziękuję. Saldo winien konta 011 112 885 687 zł 49 groszy. Saldo winien konta 012 33 439 644 zł 65 groszy. Saldo winien konta 080 12 909 zł 91 groszy. Saldo ma konta 071 77 563 283 zł. Stan rzeczowych aktywów trwałych 68 774 959 zł i 5 groszy. Poradzę sobie już. Myślę, że zmierzamy do końca. W porządku. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie aktywa pozycja druga stan na koniec roku 2014 roku 43 837 593 zł 47 groszy. Rzeczowy majątek trwały wykazany w informacji o stanie mienia 43 837 593 zł. Saldo konta środki trwałe i umorzenie środków trwałych oraz środki trwałe w budowie inwestycje wynikające ze stawienia sald kont ujętych w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku. Saldo winien konta 011 63 180 654 zł i 4 grosze. Saldo ma konta 070 umorzono WNIP
19 343 060,57 zł. Stan rzeczowych aktywów trwałych 43 837 593,47 zł. Jeżeli chodzi o Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia, rzeczowe aktywa trwałe wykazane w bilansie aktywa pozycja druga, stan na koniec roku 2014 5 452 445,93 zł. Rzeczowy majątek trwały wykazany w informacji o stanie mienia 5 452 446 zł. Saldo konta środki trwałe i umorzenie środków trwałych oraz środki trwałe w budowie i inwestycje wynikające z zestawienia sald kont ujętych w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 roku. Saldo winien konta 011 10 950 945,27 zł. Saldo ma konta 071 5 498 499,34 zł. Stan rzeczowych aktywów trwałych 5 452 445,93 zł. Sprawdzeniu poddano zgodność danych wskazanych w części 6. Dochody zmienia uzyskane w okresie 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Informacji o stanie mienia ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok. W wyniku kontroli stwierdzono, że podane wielkości dochodów zmienia komunalnego wykazane w poszczególnych pozycjach tabeli zawartej w części 6 informacji o stanie mienia są zgodne z wykonaniem planu dochodów na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazanym w tabeli realizacja planu dochodów budżetu Kalisza sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. W celu wypracowania opinii o wykonaniu budżetu komisja zapoznała się i rozpatrzyła również opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraził opinię pozytywną o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Ponieważ w opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Kalisza za 2012 rok orzeczono, cytuję, iż z wynikami kontroli wewnętrznych i kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w mieście Kaliszu przez inne podmioty, Komisja Rewizyjna może zapoznać się w każdym czasie, lecz ustalenia i wyniki tych kontroli nie mogą być brane przez nią przy ocenie wykonania budżetu. Dlatego Komisja Rewizyjna odstępuje od zamieszczenia wyników analizy powyższych kontroli przy wypracowaniu opinii absolutoryjnej. Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza nie stwierdziła naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, jak również nie stwierdzono istotnych przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Prezydent Miasta Kalisza, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok. Szczegółowy sposób rozpatrywania wymaganych sprawozdań, informacji oraz wyników i sposobu przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Kalisza znajduje się w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza, które odbyły się w dniach 21 maja 2015 i 2 czerwca 2015. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Kalisza wyraża pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2014 rok. Podpis przewodniczącego komisji. Dziękuję. Myślę, że wszyscy dziękujemy panu przewodniczącemu. Musimy prawdę. Pan pójdzie na czas przy mikrofonie. Szanowni Państwo, w tym momencie poproszę o zabranie głosu panią Irenę Sawicką, skarbnika miasta i przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Kalisza sprawozdaniu wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo,
Tę opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedłożyliśmy Państwu, także wszyscy są w posiadaniu tej opinii, ale no, procedura polega na tym, że po prostu ja powinnam Państwa zapoznać z tą opinią. Myślę, że oszczędzę tych wszystkich liczb, które tutaj Pan Przewodniczący czytał i to się znalazło w tej opinii. Natomiast na kilka elementów zwrócę uwagę, na kilka elementów istotnych. Proszę Państwa, najistotniejsza rzecz to skład Komisji Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przewodnicząca Zofia Kowalska, członkowie Zbigniew Czołnik i Teresa Marczak, działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, już nie czytam tych wszystkich artykułów, paragrafów, ustawy o finansach publicznych, wyraża o przedłożonym przez prezydenta miasta Kalisza sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami opinię pozytywną. Jest to bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że te opinie różne są. W poszczególnych latach zdarzają się opinie są z reguły opinie pozytywne, ale z jakimiś objaśnieniami, z uzasadnieniem i tak dalej, bądź z dodatkowymi informacjami. Ta opinia jest opinią pozytywną, a uzasadnienie jest takie. Przedmiotem badania stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii było sprawozdanie roczne z realizacji budżetu miasta Kalisza oraz informacja o stanie mienia przedłożone tutejszej Izbie w dniu 31 marca 2015 roku. Skład orzekający zapoznał się także z uchwałą budżetową po zmianach, wieloletnią prognozą finansową oraz ze sprawozdaniami budżetowymi. I tutaj następuje w uzasadnieniu wypisane, co było przedmiotem tej opinii. Przedłożone sprawozdanie zawiera część opisową i tabelaryczną. Odnoszę się do tej księgi. Państwo pamiętacie, że było to w formie tabeli, ale do każdej tabeli były wyjaśnienia i w części opisowej prezydent zawarł informacje o wykonanych dochodach, wydatkach z podziałem na miasto i powiat, o przychodach, rozchodach, o zakładach budżetowych, wyszczególnił wszystkie jednostki budżetowe prowadzące działalność w ramach ustawy o systemie oświaty, które gromadziły na wydzielonym rachunku dochodów i tak dalej, i tak dalej. Państwo, to znaczy omawiane to było na poszczególnych komisjach, było to jeszcze niedawno, więc wszyscy pamiętają. W części tabelarycznej przedstawiono dochody, jak i wydatki, w szczegółowości dział i paragraf, wydatki w szczegółowości dział, rozdział z wyodrębnieniem wydatków bieżących, a w nich wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji, wydatków na obsługę długu majątkowego. Przedstawione również były informacje o wykonaniu wydatków majątkowych i prezydent przedstawił także, to jedna z tych tabel była z objaśnieniami, również informacje o udzielonych ulgach, odroczeniach, rozłożeniach na raty, umorzeniach i obniżeniach górnych stawek podatków, a także informacje o stanie należności i o stanie zobowiązań niewymagalnych. W drugim punkcie tutaj tej opinii pisze Regionalna Izba Obrachunkowa, że budżet za rok 2014 zamknął się deficytem w wysokości 13 158 tysięcy na planowany deficyt 32 915 tysięcy, czyli taki był planowany. Realizacja na koniec roku, ten deficyt był mniejszy. Zamiast 32 milionów 13. Dochody wykonano, są kwoty, nie będę tych kwot przytaczała, 98%. Wydatki wykonano 94,2%. I
jest podkreślone również, że wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 392 miliony 790 tysięcy. Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 425 milionów 902 tysiące. Spełniony został zatem warunek z artykułu 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. To jest ta złota reguła. W kolejnym punkcie Regionalna Izba Obrachunkowa w oparciu o sprawozdania przytacza informację, że zobowiązania miasta według stanu na 31 grudnia 2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 180 506 364 zł i 65 groszy, co stanowi 39,64% wykonanych dochodów ogółem z tytułu poręczeń i gwarancji jest kwota 54 217 095 zł i 10 groszy. Ja tutaj przypomnę, że stan zadłużenia może być aż do 60% zobowiązań naszych, natomiast my mamy 39,64%. Natomiast gwarancje, które udzieliło miasto, no, są spłacane przez poszczególne podmioty, które pobrały kredyty. Proszę Państwa, odniesienie jest tutaj do wydatków majątkowych, które zostały zrealizowane w wysokości 75 733 000, czyli 83,36 planu. Podane również są, że wydatki niewykasające na koniec 2014 roku stanowiły kwotę 2 192 898 zł. Ja przypomnę, że są one nie, no, najniższe, można powiedzieć, w stosunku do poprzednich lat, ale to też wpływała realizacja tych wydatków inwestycyjnych. Wymienione są przez Regionalną Izbę Obrachunkową inwestycje na 98 tytułów realizowanych w 2014 roku. Jest wymienione kilka inwestycji, które są powyżej 1 miliona. Tutaj jest informacja taka również, że prezydent poinformował w sprawozdaniu z wykonania budżetu o wydatkach inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku 2013. Teraz mówimy o tych, które w 2013 na koniec roku były przekazane i miały być realizowane w roku 2014. Wynika z niego, z tego właśnie zapisu, iż w roku 2013 organ stanowiący zadecydował o ujęciu w tym wykazie zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 16 412 000. Takie były wydatki niewygasające. Z tej kwoty zrealizowano wydatki zaledwie 4 679 866, czyli 26,69% planu. Pozostała kwota z tego tytułu 11 732 000 została zwrócona do budżetu, bo wiemy, że wydatki niewygasające, jeżeli nie są wykonane do 30 czerwca, muszą być zwrócone do budżetu. I dalej Regionalna Izba Obrachunkowa pisze, taka sytuacja może świadczyć, że nie wszystkie wydatki objęte tym wykazem spełniały wymogi określone w artykule 266 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, bądź też z bliżej nieokreślonych powodów nie doszło do ich rzeczowego wykonania w roku 2014. W związku z tym skład orzekający zwraca uwagę, by ustalać wykaz wydatków, o których mowa w tym artykule o ustawie o finansach publicznych, wyłącznie w okolicznościach wymienionych w artykule 263 ust. 3 tej ustawy. W sprawozdaniu prezydent nie ustosunkował się do powyższego, natomiast no, nie jest to żadną jak gdyby uwagą. Jak wynika ze sprawozdania prezydenta, dziękuję bardzo, z wykonania planu wydatków budżetowych, dziękuję,
kwota zobowiązań wyniosła 21 milionów 403 tysiące i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Mówimy tutaj, że w następnym zapisie dość ważne stwierdzenie, na które trzeba zwrócić uwagę. Z tabeli 12 dołączonej do sprawozdania pod nazwą realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich przeznaczenie wynika, iż w roku 2014 pozyskano środki w kwocie 12 930 387 zł, zaś wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie wyniosły 12 915 414 zł. Przypomnę, dochody 12 930 tysięcy, realizacja 12 915, czyli praktycznie na poziomie zrealizowanych wpływów. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa pisze również o stanie należności gminy i w tym mówi również o należnościach zakładu budżetowego, mówimy o MZWM-ie, które wynoszą 24 762 tysiące. Z uwagi na wysoką kwotę należności, skład tutaj MZWM-u przede wszystkim, skład orzekający podnosi, by organ wykonawczy monitorował, czy wprowadzane są efektywne środki celem poprawy ściągalności należności miasta, a także należności MZWM-u, aby nie dopuścić do ich przedawnienia. Ja tylko tutaj wtrącę, że w poprzednich latach była to większa kwota tych należności. W tym momencie te należności MZWM-u uległy trochę zmniejszeniu, ale i tak jest to dość duża kwota. Następnie trzeba by było podnieść to, że w ocenie składu orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014 spełnia wymogi określone w artykule 267 ust. 1 punkt 1 ustawy o finansach publicznych. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego została opracowana według stanu na 31 grudnia 2014 roku zgodnie z artykułem tym wcześniejszym ustawy o finansach publicznych. Wskazując na powyższe, skład orzekający postanowił jak w sentencji, czyli postanowił, że opinia jest pozytywna odnośnie wykonania budżetu i informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2014. Dziękuję. Bardzo dziękuję Państwu. Wysoka Rado, otwieram dyskusję na sprawozdanie finansowym miasta Kalisza za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok i informacją o stanie mienia Kalisza Miasta Strażnika Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 roku. Zapraszam do dyskusji. Bardzo proszę, pierwszy głos jest Pan Radny Radosław Wojski. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam trzy krótkie pytania odnośnie sprawozdania finansowego bilansu miasta. W pozycji bilansowej tam jest pozycja fundusz specjalny, ponad 4 miliony złotych. Tak, taka jest. Pan z Muda czytał. Chciałbym wiedzieć, co to znaczy fundusz socjalny. Nie wiem po prostu i chciałbym dopytać. Druga kwestia to jest zmiana stanu produktu, tam jest około 73 tysięcy złotych. Proszę o potwierdzenie, czy to jest wzrost albo spadek rezerw aktuarialnych. I trzecia rzecz to Pani przytoczyła i na to kazała zwrócić uwagę w swojej wypowiedzi, że jest różnica 15 tysięcy złotych około pomiędzy wpływami a wydatkami związanymi z odpadami w Kaliszu. Zgodnie z tą regulacjami ustawowymi te środki nie mogą być przeznaczone na nic innego niż na ten system odpadowy. I pytanie, czy tak się stało? Czy ta nadwyżka finansowa
nazwijmy to, zysk na tej działalności został na ten cel przeznaczony. Nie słyszała Pani? Coś z tym nagłośnieniem. Pierwsze pytanie dotyczy, co to jest fundusz specjalny, około 4 milionów złotych. Drugie pytanie, zmiana stanu produktów, tam jest 73 tysiące złotych w bilansie i czy to dotyczy zmiany rezerwy aktuarialnej plus czy minus? O potwierdzenie proszę, a jak nie, to czego dotyczy stan zmiany produktu? No i czwarta rzecz, czy nadwyżka finansowa, czyli zysk na odpadach jest przeznaczony na system czy na coś innego? Trzecie pytanie, tak. Te trzy rzeczy. Dziękuję. Dobra, moment. Następne pytanie, znaczy następne głosy w dyskusji. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby teraz zabrać głos? Dobrze, to Pan pierwszy, Panie Mariuszu. Ja mam również dwa pytania do Pani Skarbnik, a mianowicie w roku 2014 dochody bieżące pozyskano w wysokości 425 902 778 zł, co stanowi 100,3%. Natomiast dochody majątkowe zrealizowano w zdecydowanie niższej wysokości, bo zaledwie 20 462 186 zł, co stanowi 74,3%. Proszę wyjaśnić Panią Skarbnik, jakie były przyczyny tak niskiego wykonania dochodów majątkowych. I żeby już nie wychodzić drugi raz na mównicę, to jeszcze zadam jedno pytanie, związane tak naprawdę z wczorajszą Komisją Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, na której rozmawialiśmy na temat spraw związanych z funduszem alkoholowym. I w związku z tym moje pytanie, w jakiej wysokości zrealizowano w 2014 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. To sprawozdanie obejmuje rok 2014, w którym sprawowaliśmy, mówiąc o dzisiejszej opozycji, władzę przez 11 miesięcy. Mamy zatem z pewnością mieszane uczucia co do oceny tego okresu i głosowania za bądź przeciw. Dlatego każdy indywidualnie podchodzi do tego sprawozdania. Ja chciałbym zwrócić jedynie uwagę na jeden element, który występuje w tym sprawozdaniu, dotyczący wydatków majątkowych na kwotę 900 tysięcy złotych. Są to środki dla Kaliskiego Budownictwa Społecznego, podwyższenie kapitału tego towarzystwa. W sprawozdaniu wierszu numer 27 w kolumnie 12 na stronie 66 wpisane jest zdanie: zadanie w trakcie realizacji, natomiast winno być brak realizacji. Tego dowiadujemy się z pisma wiceprezydenta Piotra Kościelnego i czytając dalej następujące stwierdzenie. Powyższe wynika z opóźnienia związanego z realizacją inwestycji mieszkaniowej położonej przygranicznej w Kaliszu i podjęciu decyzji o niepodwyższaniu z powyższego względu kapitału zakładowego spółki o przewidziane na ten cel środki w 2014 roku. I tutaj wszystko wydaje się w porządku, z jedną jednakże wątpliwością. Kto podjął stosowną decyzję w tej sprawie? Tą decyzję podjął pan prezydent Grzegorz Sapiński. A zmiany w budżecie miasta winny być podejmowane przez Radę Miejską Kalisza. W ten sposób skutkiem jest, iż budżet uchwalony przez Radę w roku ubiegłym
nie został w tym zakresie wykonany. Oczywiście pan prezydent mógł na sesji 30 grudnia, tak jak było to w poprzednich latach praktykowane i w trakcie roku jest praktykowane, dokonać korekty w tym budżecie. Miał w Radzie większość koalicyjną i mógł te zmiany wprowadzić. Jednak tego nie zrobił. Zlekceważył w tym zakresie obowiązujące przepisy i radnych Rady Miejskiej. I tutaj to, że w ten sposób potraktował radnych opozycji, to ja doskonale rozumiem. I przyzwyczajamy się do tego. Natomiast, że państwa radnych koalicji w ten sposób potraktował, to trochę dziwne. Chciałbym na to zwrócić uwagę przy dyskusji na temat sprawozdania za rok ubiegły, żeby nie dochodziło do takich sytuacji w następnych latach funkcjonowania tej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Rozumiem, że na sali już nie ma więcej pytań, a pani skarbnik otrzymała dosyć dużą liczbę pytań i myślę, że jeśli pani skarbnik potrzebuje teraz chwilę przerwy, to byśmy mogli taką przerwę zaproponować, żeby pani skarbnik mogła na te wszystkie pytania, bo było ich dość dużo, odpowiedzieć. Także jeśli byłaby taka sugestia tutaj... Proszę złożyć wniosek formalny. Pani skarbnik, może zapytam zatem, ile pani potrzebuje na ewentualną tutaj... W związku z tym mój wniosek... Proszę? Nie słyszę pani radna. Pan już... Godzina 13, sugeruję panu, żeby ta przerwa była do 13.30. Pół godzina do 13.20. 13.25. Dokładnie taki wniosek. Godzina 13.25.